Policki zespół taneczny Impuls rozbija w tym roku bank zwycięstw. Z każdego turnieju tancerze wracają z medalami. Wśród nich większość to złota. Największe sukcesy w tym roku należą do średniej grupy. Jest to grupa wiekowa do 11 lat. Zespół Impuls od samego początku prowadzi Iwona Kusa. Jej podopieczni to niezwykle zdolne i pracowite dzieciaki. Pierwszym tegorocznym sukcesem zespołu było zdobycie na 11 nowogarskich spotkaniach Grand Prix. To pierwszy w dziejach zespołu tak wielki sukces. Impuls pokonał wówczas 48 grup tanecznych. Kolejnym osiągnięciem był występ podczas europejskiego turnieju tanecznego w Malborku. Wówczas grupa przywiozła złoto za mini formację do 11 lat i srebro za formację do 11 lat oraz dodatkową wygraną nominację na 41. Harcerski Festiwal Młodzieży Szkolnej Kielce 2014. Ze starszej grupy dwa duety zajęły 5. i 6. miejsce. 17 maja zespół Impuls wystąpił w Dęblinie podczas 4. turnieju Keep Art zdobyli 4 złota i 1 srebro. Tydzień później, podczas 4. festiwalu o Puchar Dnia Dziecka zorganizowanego w Szczecinie, znowu przywieźli 2 złota. Dla polskich tancerzy jest to bardzo udany rok, pełen sukcesów, poprzedzonych ciężką pracą i trzeba to przyznać przy wielkim wsparciu swoich rodzin.